jako pasażerowie najczęściej mamy do czynienia z lotniskami i terminalami lotniskowymi, ale zapewniam Państwa, że nie jest to nawet ułamek infrastruktury lotniczej, która jest niezbędna, żeby nasz lot przebiegał płynnie i bezpiecznie. Żeby nie być zupełnie gołosłownym, pokażę Państwu dzisiaj, i to na żywo, kilka takich elementów infrastruktury, których zapewne na co dzień nie widujecie. Proszę Państwa, to nie są zdjęcia do buszującego w zbożu. Ta budowla, którą za mną Państwo widzicie, to radar lotniczy. Dzięki takiemu właśnie radarowi nasi kontrolerzy i informatorzy są w stanie zidentyfikować nasz samolot. November 3-4 Papa, oczna informacja w kontakcie radarowym, UNH Warszawy 1021. 1021, Papa. O! W kontakcie radarowym. To oznacza, że pani informator na swoim monitorze odnotowała moją obecność. To, że mówimy na niego wtórny, to nie oznacza, że jest jakiś gorszy. Wręcz przeciwnie. Radary pierwotne to takie radary, które są w stanie śledzić dany statek powietrzny, ale robią to mało precyzyjnie. Radar wtórny natomiast, zasada jego działania polega na tym, że kręcąc się w środku tej kopuły wysyła sygnały, które odbierane są przez transpondery latających wokół samolotu. Pokażę Wam, jak wygląda takie urządzenie. Ono jest umieszczone w moim samolocie akurat tu. Ono wskazuje, widzicie tutaj, wysokość, którą widzi informator, kontroler, ona jest zależna od ciśnienia aktualnego i kod mój. Komunikacja radiowa, mimo że ktoś może powiedzieć, że to już taka dość, delikatnie mówiąc, konwencjonalna metoda, to jest to metoda, która jest ciągle jednym z najważniejszych komponentów wspierających wykonywanie lotu. Często słyszę, że jak to jest, jeżeli latamy, byliśmy już na Księżycu, a ciągle używamy tak prymitywnej formy komunikacji radiowej. No to mogę odpowiedzieć na to tak. Po pierwsze, to nie ci sami ludzie, którzy latali na Księżyc, to po pierwsze. A po drugie, ona nie jest wcale taka do końca prymitywna i to, że jest prosta, ma głęboki sens. Gdybyśmy nagle zaczęli używać dużo bardziej skomplikowanych narzędzi, bo są takie, na przykład taka, która pozwala na komunikację dwustronną natychmiast, to mogłoby nie spełniać swojej roli, bo nagle gdyby w powietrzu wszyscy zaczęli do siebie gadać, to mogłoby się okazać, że nikt się nie jest w stanie zrozumieć, więc to, że ona ma taką formę, a nie inną, nie jest przypadkowe. Żeby kontrolerzy, informatorzy nas, pilotów, słyszeli, żebyśmy my słyszeli informatorów i kontrolerów, niezbędna jest infrastruktura, niezbędne są anteny, które pokrywają cały kraj w taki sposób, że kontroler siedzący w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach jest w stanie słyszeć nasz samolot, gdziekolwiek on by nie był na obszarze Polski. Pomimo, że to radio, ten system radiowy oparty o fale ultrakrótkie jest rzeczywiście dość prosty, ale ciągle jest używany, ale jednocześnie oczywiście tego ruchu lotniczego jest coraz więcej. Dlatego tych częstotliwości zaczyna czasami brakować. One były historycznie w takim przedziale co 25 MHz, ale że przestrzeń robiła się coraz bardziej zapełniona, no to
ktoś pomyślał, żeby te odstępy zrobić mniejsze. No i przeszliśmy na odstępy 8,33 MHz. Ja mam tutaj takie radio. Specjalnie musiałem na potrzeby zmiany tego przedziału zainstalować radio, które ma te odstępy, widzicie, mniejsze. O, 8,33 jest tych częstotliwości bardzo dużo. Po to właśnie, żeby można je było jak najoptymalniej wykorzystać. Jak coś jest proste, to nie znaczy, że jest złe, bo najczęściej jest po prostu niezawodne. Znajduje się około 30 kilku kilometrów pod Warszawą od lotniska Okęcie. A to, co Państwo za mną widzicie, to tak zwane DME, czyli Distance Measuring Equipment. To bardzo precyzyjne urządzenie nawigacyjne, które pozwala pilotowi określić bardzo dokładnie odległość pomiędzy samolotem a tym właśnie miejscem. Zwykle DME, co zresztą widać w tej chwili, stanowi w tej chwili element szerszej infrastruktury. Zwykle współpracuje bądź to z systemami lotniskowymi, bądź po prostu z GPS-em i stanowi często element tak zwanych podejść instrumentalnych. Ten system mierzy tak zwaną odległość kątową, czyli bardzo dokładnie, ale jest to odległość nie po ziemi, tylko odległość od samolotu do tego konkretnie punktu. Co oznacza, że im samolot znajduje się wyżej, tym ta odległość jest większa. No, trzeba przy tym powiedzieć, że sam z siebie DME nie jest systemem, który pozwala nam na dokładne określenie położenia samolotu w przestrzeni. Żeby dokładnie określić położenie samolotu według jednego przyrządu radiokomunikacyjnego, musimy się przenieść w inne miejsce. O ile DME jest przyrządem bardzo precyzyjnym, to jego użyteczność jest troszeczkę ograniczona, dlatego że o ile pilot będzie wiedział, będzie znał dokładnie odległość od radiopomocy, to już nie będzie wiedział, jakie jest położenie samolotu względem tej radiopomocy, czy to jest na wschód, czy na zachód, czy na północ, czy na południe. Żeby to wiedzieć, potrzebne jest takie urządzenie, jak znajduje się tutaj za mną. To jest tak zwany VOR, czyli tak zwana radiolatarnia kierunkowa. Do swego czasu jedna z najbardziej popularnych radiopomocy w lotnictwie. Te latarnie były porozstawiane nie tylko na lotniskach, ale również na trasach lotniczych. Dzięki tym radiolatarniom samoloty mogły wykonywać trasy lotnicze po określonych punktach. Trzeba powiedzieć szczerze, w tej chwili od tych radiolatarni trasowych już się odchodzi na rzecz właśnie GPS-u, natomiast to nie oznacza, że los radiolatarni już się zakończył. One cały czas są bardzo potrzebne, one cały czas funkcjonują i jak widać stawiane są nowe, przy czym rzeczywiście głównie na lotniskach bądź w okolicach lotnisk węzłów lotniczych. Zasada działania tej radiopomocy, tak jak trochę nazwa sugeruje, jest zbliżona właśnie do latarni. Otóż ta radiopomoc rozsyła we wszystkich kierunkach świata sygnały, dzięki którym samolot odbierający te sygnały może dokładnie stwierdzić, na jakim tak zwanym radialu znajduje się od tego właśnie miejsca.
A jeżeli może określić, na jakim jest radialu, jeżeli dodatkowo jeszcze taka radiolatarnia ubogacona jest komponentem DME właśnie, czyli tym Distance Measuring System, czyli odległościomierzem, no to bardzo dokładnie pilot jest w stanie określić, gdzie znajduje się jego samolot w danym momencie. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał. Zobaczcie, jak to wygląda od strony samolotu. No i teraz Wam pokażę, jak ta radiopomoc działa z samolotu. Mamy tutaj do dyspozycji radiolatarnię, która się nazywa Mike Romeo Alpha. I załóżmy, że chcemy dolecieć do lotniska w Szymanach. Możemy wykorzystać właśnie tę radiolatarnię. Wyobraźmy sobie, że no, zgubiliśmy się, nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy. Co prawda mamy do dyspozycji mapę, bo lecimy w VFR-ze z widzialnością ziemi, jak widać. No ale tych jezior tu jest tyle, tutaj też mamy tyle tych jezior, no zgubiliśmy się generalnie. Albo wręcz na przykład padł nam GPS, o, na przykład utraciliśmy GPS. Ja pokażę Wam, wyłączę po prostu mapę. Czarny ekran, nic nie widać. No ale wiemy, że musimy się jakoś ratować. Taka radiopomoc, jeżeli znamy jej częstotliwość, ustawiamy sobie tutaj tę częstotliwość i w tym momencie przy użyciu pokładowego przyrządu, właśnie tak zwanego wora, jak widać, jeżeli pokręcimy tym worem, zaraz Wam to jeszcze pokażę z bliska, o, jeżeli pokręcimy tą zieloną strzałką, to ona nam będzie pokazywać, o, widzicie? Tutaj, w tym momencie nam pokazuje, że jesteśmy na tym radialu. Czyli, jeżeli wykonamy zwrot w tym kierunku, o, widzicie, samolot nam skręca, mamy zwrot. To znaczy, że z tym kierunkiem to lecimy do tej radiolatarni. Możemy sobie spojrzeć na mapę, nawet jeżeli nie mamy GPS-a, i widzimy, że dolecimy sobie tutaj do tej radiolatarni. Tu możemy już sobie wznowić nawigację, wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Do tego między innymi służą radiolatarnie. Oprócz tego oczywiście służą do regularnego wykonania lotu. No i znowu udało się szczęśliwie wylądować. Pokazałem Państwu kilka elementów infrastruktury. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Tymczasem dziękuję, pozdrawiam, życzę zdrowia, cześć.